Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego 5. modułu kursu Wyposażenie zakładów przetwórstwa spożywczego. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Jednym ze sposobów przedstawiania zasady działania maszyny, urządzenia oraz instalacji jest schemat rysunkowy. Podział schematów w zależności od dziedziny techniki. Kinematyczne, elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, automatycznego sterowania, kontroli i inne. Zasady działania maszyn i urządzeń przedstawiają rysunki uproszczone, które symbolicznie przedstawiają elementy układu wchodzące w skład określonego systemu funkcjonalnego. Przedstawiając napęd urządzenia za pomocą silnika elektrycznego, stosuje się dwa rodzaje schematów. Schemat elektryczny, przedstawiający tylko elementy elektryczne. Schemat kinematyczny, zawierający elementy mechaniczne, sposób mocowania silnika do podłoża, połączenie silnika z mechanizmem napędzającym. Schemat elektryczny służy do przedstawienia sposobu połączenia elementów układów elektrycznych lub elektronicznych. Jeśli w układach występują złożone elementy, przedstawia się je w postaci symboli. Schemat kinematyczny stosuje się w różnych urządzeniach wykorzystujących przepływy cieczy lub gazu, np. w instalacjach wodno-kanalizacyjnych, układach hydraulicznych hamulców i tym podobne. Schemat może przedstawiać sposób przekazywania siły i ruchu pomiędzy elementami mechanizmu. Zapoznaj się z symbolami wykorzystywanymi w schematach hydraulicznych. Symbole w schematach instalacji wodnej. Przewód prosty, zgięty, rozgałęziacze, syfon, wodomierz, termometr, zawór sterowany pokrętłem, zawór otwierany kluczem, zawór samoczynny pływakowy, rurka wodowskazowa. Schemat hydrauliczny. Schemat blokowy lub funkcjonalny jest najbardziej ogólnym sposobem zapisu konstrukcji maszyny lub urządzenia, który nie przedstawia budowy wewnętrznej, ale składa się z elementów symbolizujących człony układu. Schemat blokowy przedstawia zachodzące po kolei przemiany aż do uzyskania sygnału o spodziewanym charakterze. Czasami droga sygnału jest bardzo skomplikowana, a schemat blokowy umożliwia przedstawienie jej w prosty sposób. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.